Dobrze. Dotarliśmy do domu. I co, mówisz, po co byliśmy w Oświęcimiu? Po to. Po taki talerzyk. I taki inny talerzyk. No, po takie rzeczy byliśmy w Oświęcimiu. A oprócz tego byliśmy jeszcze w sklepie. Mikołaj się zaczął bawić. Pokażę wam, co tutaj mam. Byliśmy w TK Maxie. Pozdrawiamy panią z TK Maxu. Buziaki przesyłamy. Zobaczcie, jakie świeczuchy kupiłam. Już trochę tak jesiennie, tylko słuchajcie, patrzcie, jaka mega dynia. Ostatecznie ją wzięłam. Szkoda tylko, że nie jest pomarańczowa, nie? Jak dynia, ale w ogóle przepiękna. Drugą świeczkę mam taką. Też mega ładnie pachnie. A to znam, bo to jest Young Candle, to ogarniam. Tego jeszcze nie miałam, nie wiem, jak się będzie palić, także zobaczymy. To jest w ogóle świeczka Marty Stewart, więc zobaczymy, co tam, jak to wygląda. Pachnie takim ciastem dyniowym, nie? Brzmi tak. Jak Stewart malutki. Stewart malutki, tak, tak. Mógłby mieszkać w tej dyni. Okej, to pokażę wam szybciutko, co mam. W Pepco kupowałam młodemu taką kurtkę na jesień. Mam nadzieję, że będzie dobra. Muszę mu ją przymierzyć, ale będę czekała, aż będzie miał lepszy humor. Nie jest to dzisiejszy dzień. Wzięłam 86 i to jest na 12-18 miesięcy, więc powinna być idealna. 4 dychy i było ich już niewiele, ale że to tak fajnie wygląda, wiecie, tak dzidziarsko, no to wzięłam. Taka bluzeczka, kolejna, i teraz jest w ogóle kolekcja Looney Tunes, ale wszystkie dresy były za duże na Mikołaja, te, które mi się podobały, i to jest 86, więc w sam raz. Z Pepco ja zawsze biorę trochę większy rozmiar, ze względu na to, że on się w praniu lubi kurczyć. A jak wezmę większy, no to nie ma z tym problemu. Słuchajcie, nikt mi nie mówi, że się roz... Ten tego wałam. Czemu mi, kochani, nie mówisz, że się rozwiąza? Mi się na rozwiązał. Czy... Niegrzeczny ten mój mąż, niegrzeczny. Taka koszulka w ogóle super czadowa. Były jeszcze spodnie, ale za małe, więc wzięłam spodnie po prostu inne, bo to Mikołaj wydziera. Słuchajcie, jaka sprawa? Kupowałam mu spodnie ze smyka. I te spodnie kosztowały, wiecie, po 40 zł za parę. Ale sobie myślę, często je piorę, więc fajnie będzie, jeżeli nie będą się mechać, nie będą tracić koloru. No, uważałam, że smyk to będzie takie droższe. Akurat wszystkie 3 pary, które kupiłam w smyku, no po prostu nie różnią się jakością, jeżeli chodzi o Pepco. Po praniu normalnie się nie skurczyły, bo został wymiar taki sam, ale schodzi kolor i się kulkują niesamowicie, więc stwierdziłam, że nie ma sensu przepłacać. Za te spodnie dałam 12 zł. Kupiłam drugi kubek, bo mam już taki jeden, więc dokupiłam drugi taki sam. Zobaczcie, jaki ładny. Tak, mam pierdzielca ostatnio na punkcie kubków. I teraz, z racji tej kampanii Looney Tunes, wyszły takie palety, słuchajcie. Pepco plus Looney Tunes, Makeup Revolution wypuścili takie palety. Jeszcze były błyszczyki do ust, olejki do ust. Nie wiem, jak to się będzie sprawdzać. Będzie też na kanale, jeżeli już, na drugim kanale, jeżeli już jest, to wam dodaję tutaj linka. Miałam kupić sobie... A! Bateria mi się kończyła. Mam takie ładne rzeczy dla siebie, coś kupiłam. Dostałam sukienkę, bardzo dziękuję, od mamy chłopaka bratanicy Krzyśka. Bardzo dziękuję mamie chłopaka bratanicy Krzyśka. Kupiłam sobie sweterki takie, oczywiście w dwóch kolorach, i taką bluzkę, ale to wam pokażę na Instagramie, bo tu już nie mam czasu, gdyż bateria zaraz mi siądzie całkowicie, a mój syn próbuje wchodzić na schody, ponieważ w tym wieku najbardziej interesują tego pana schody. Gdzie idziesz? Tak, i wtedy przestaję płakać, wtedy przestaję się denerwować, wtedy mam świetny humor, bo mogę biec na schody. Mikołaj, chodź tutaj. Chodź. Chodź. No patrzcie na niego. Odpalimy jakąś świeczuszkę. No tak, już się denerwujemy, pewnie. Już się denerwujemy, nie ma. Dzisiaj przez przypadek wróciłam do filmiku, gdy Miki był taki malańki, malańki. A teraz jestem już taki duży, duży. Wtedy jeszcze główką tak różą. Tak. A pokaż wszystkim, jak wysyłasz buziaka. Ha, tak.
Mua! Trzeba sprawdzić temperaturę. Taki jest ciepły, nie? Mhm. Kurde, też mi się wydaje, jakby był za bardzo rozgrzany. Nie, 36,9. 36,8. 36,3. Zawsze mam mało. Stupa? Jak tam stupa? 36,4. Stupy równie ciepłe jak główka. Wewnętrzne ręce ma strasznie ciepłe tutaj, wewnątrz. 37,1. A daj sobie głowę. 36,9. Najzimniejszy w rodzinie. Zimny jak lód. No, zamysł tu był taki, że chcieliśmy jechać do restauracji, bo nam się gotować nie chce. Ale dzisiaj jest wszędzie takie obłożenie restauracji. Boże, jak mi się nie chce gotować. Macie tak czasami, że wam się tak strasznie nie chce gotować obiadu i nie macie pojęcia, co z tym fantem zrobić, najchętniej byście zamówili. Tylko nie chce mi się też zamawiać do domu jedzenia, tylko chciałabym gdzieś pojechać i sobie zjeść tak na mieście. A wy co robicie? Co robicie? Nie ugryź. To gdzie chcesz jechać? Nie wiem, zaskoczmy. Lubimy pracę ze statkiem. Ja cię zaskakuję kochanie cały tydzień. Może teraz ty mnie zaskoczysz. Nie, nie chcę. Ja chcę być zaskakiwana. To ja chcę być zaskakiwana. Mam dzisiaj ochotę, abyś mnie zaskoczył. Wczoraj też miałaś, przedwczoraj też miałaś. No, bo to jest nieodparta ochota całe życie. Nie jestem w stanie mówić. Nie musisz mówić, ty mnie zaskocz. Chyba, że ty zrobisz, to może ty zrób obiad, ja zawsze robię obiady. Ty zawsze gotujesz. Ty no, zawsze. No, nawet ty zawsze gotujesz. Ty się gotowała. Ty wiesz, ty widziałaś. Ty byłaś. Ty słyszałaś. Prześpijmy ten but. Mikołaj zjadł, Mikołaj dostał swoją zupkę, a my to tam i z nami, możemy być niedożywieni. W ogóle chcieliśmy jechać do jednego miejsca i ktoś zamówił całą restaurację. Tak, to jest burżuj, tak powinniśmy robić, on też nie chciał się spotykać z ludźmi, o Boże, wszędzie takie obłożenie. Ja sobie zamówię całą restaurację, ja sobie zjem spokojnie obiad bez ludzi. Burżuj, zachłanny ham. I teraz nie możemy tam zjeść. A bylibyśmy tylko on i my, to może powiedzmy mu, że będziemy tylko on i my i nikt więcej. Nie, Mikołaj? No nie mam składników na pizzę. Albo zjemy na maku. O nie, na maka to ja nie chcę jechać. Na maku to ja sobie nie pojem. Mak to jest takie próżne jedzenie. Zjesz i za chwilę jesteś głodna. To nie ma sensu. Żadnego. A kosztuje jakbyś nie wiem co jadła. Mak dla mnie kosztuje jak węgiel posypany cukrem. No, dobra. And I ho, 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 ho. Tak? Ho, 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 ho. Fajnie. A dasz tacie pilota do ręki? O, super mądry człowieczku. A to teraz zobaczmy teraz tak. Popatrz. Masz tu pilota, to jest pilot. A tu masz komórkę, no nie? Komórka. Pilot, komórka. Daj tacie komórkę do ręki. Komórkę, nie pilota. Aha, czyli nie wiesz, że to jest to. Księżwi. To jeszcze raz. Daj tacie komórkę do ręki. Świetnie. Mikołaj. Tak damy. Daj tacie komórkę do ręki. A super! Nie ma znaczenia, wszystko dacie dam do ręki. Coś w końcu trafię. Nie ma znaczenia, super! Ale ciężkie to. Dziękuję. Jesteś super, brawo! Brawo! Ślicznie! Dotarło nam jedzonko. A gdzie jest skwarki są? Może w środku, nie wiem. Zadzwonię tam, jak ja tu nie ma skwarek. O co chodzi?
zrobili taki wypych, że szok. Ostatnio dostałam w pojemniczku skwarki osobno, dlatego sobie zamówiłam drugie placki. A teraz wzięli i polali tym wszystkim tu. Ale jestem wściekła. Ale przecież chciałaś bez. Tak, bo wiedziałam, że poprzednio skwarki były w osobnym pojemniczku i sobie polewałam. A teraz mi zrobili taki... żal. A Krzysiek dostał papierową pizzę. Tak się skończyło nasze wychodzenie na... Ale jestem zła. Znacie to uczucie, że jesteście tacy głodni, wiecie, że coś miało być pyszne, a potem robią wam takie gówno? Nie słuchaj. Ale jeszcze przecież nie spróbowałaś nawet. No to nieważne. Ja chciałam osobno mieć skwarki. A nie, że ktoś mi to zalał i to wszystko teraz jest mokre i nasączone. A wzięłam suchę, żeby Mikołaj też coś zjadł. Ja to jeszcze myślałam, się zawiodłam, bo myślałam, że będzie jakoś inaczej, a jest inaczej. A mój mąż drugi raz zamówił sobie papierową pizzę. To jest pizza robiona na, wiesz, na czym? Na tortilli. Czemu jesteś na mnie zła? No jestem na ciebie zła. Ale patrzysz na mnie tym wzrokiem, patrz na nich. A na kogo mam patrzeć? To trzeba tam jechać i na nich tak spojrzeć, a nie patrz na mnie. Na mnie patrz z miłością. Co za to, żebym wysłać ten filmik jak tak, z takim niezadowoleniem jesz jej ich jedzenie. Dlaczego zmieniliście? Skwarki mają być w osobnym pojemniku. Martusia podczas zamawiania placków miała do wyboru albo placki z skwarkami, albo placki bez skwarków. Poprzednio jak zamawiała, to skwarki dostała w osobnym pojemniku, więc... Takim dużym. Tak, zobaczyła, że skwarki to jest dodatkowy koszt 3 zł, więc tak by musiała do dwóch pojemniczków dodać sobie po 3 zł, czyli 6 zł. Ale włączył się jej grażyna biznesu i uznała, że zapłaci tylko 3 zł, bo przecież poleje sobie tym jednym kubeczkiem oba placki. A oni zrobili to lepiej, bo polali od razu tego jednego placka. To jest wersja mojego męża. Ale że pechnie. A można, tak, można to powiedzieć całkowicie inaczej. Chciałam zamówić jedne skwarki, ponieważ było ich dużo i podwójnej porcji bym nie zjadła. Tam było mnóstwo tego do polania i gdybym zamówiła dwa takie pojemniki, to gdzie ja bym to wszystko dała? Oszczędność plastiku. Najchętniej to bym te dwa placki zrobiła sobie podwójne, żeby nie mieć kolejnego plastiku. Koniec historii? Tak. Moja była ciekawsza. No wiem. Moja była z puentą oszukaństwa i sprytu i wszystkiego. No, brawa. Wiesz, tam był roman, wszystko tam było. Ja po prostu nie mogę kombinować. Bo zawsze normalnie chciwy na dwoje traci. Po prostu. Nie ma gorszego uczucia. Niż jak, wiesz, nastawiasz się, że idziesz, zamawiasz sobie coś z restauracji, już bulisz te pieniądze, bo nie gotujesz sam, no nie? Więc zazwyczaj mimo wszystko w tej restauracji wychodzi to trochę drożej. Wybulisz tą kasę i jesteś nieusatysfakcjonowany tym, co zjadłeś. Już stwierdzasz, że wolałbyś odgrzać ten rosół, który masz w lodówce, czy coś tam. Byłoby taniej, no nie? Wiesz, że zjadłbyś dobre rzeczy i nic byś nie zapłacił. Bo masz to na przykład w domu, nie? Będziemy odgrzewać rosół? No już wyciągnęłam. O nie. Mikołaj, mama jest załamana. Mikołaj, jak chcesz gdzieś jechać, to powiedz brzeżucha. No pewnie, no. No, brzeżucha powiedz. Dziękuję, kochanie. Brzeżucha powiedz. No, nawet dwa razy ci brzeżucha powiedział. A powiedz mi, jak się pisze brzeżucha, to wtedy pojedziemy szybciej. No, Mikołaj, jak się pisze rzeżucha? Czemu się mnie zapytałeś, czy chcę? Bo ci dam pół. Ja nie chcę pół. Ale ja nie chcę całego. A ja nie chcę wcale. Nie chcesz wcale? To zjem całe. To jest jakieś tam delikatne samolubstwo, jak się nie zapytałeś, czy chcę. Samolubstwo to było, jak mi zalali placki z kwarkami.